tej strony Tomek. Długo mi nie było, bo bodajże jakiś... Ostatnim razem co ja robiłem? Chleb spaghetti carbonara. A po carbonarze co ja robiłem? Dobra, nieważne. No w każdym razie przepraszam was, że tak długo. Powiem tak, pracuję teraz ostatnio po 12 godzin. Więc nawet ciężko mi to wszystko jest ogarnąć. Teraz chyba jest jedyna sobota od nie pamiętam jak długiego czasu, kiedy mam okazję nagrać coś. Naprawdę, szczerze, bardzo mi motywuje cię do tego. Ale naprawdę nieraz momentami nie ma kiedy. No więc dobra, koniec gadania, może co dzisiaj. Powiem tak, jest generalnie lipiec, czyli generalnie sezon warzyw w pełni. Wszystko praktycznie rzecz biorąc w miarę w niskich cenach. Co możemy dzisiaj zrobić? Dzisiaj zrobimy leczo. Leczo z takim bohaterem. Jest to młoty kabaczek, bardzo szybko wyrósł. Dostałem go, więc postanowiłem właśnie między innymi, bo można leczo zrobić generalnie rzecz biorąc z kiełbasą, pomidorami, papryka, cebula. Ale można też dodać, no, można też samo leczo zrobić zamiast papryki i używać właśnie kabaczka. Ja zrobię akurat takie leczo z pomidorami, z papryką, papryką zieloną, papryką czerwoną i z kabaczkiem. Na pewno będzie tego dużo. Powiedzcie tak, dlaczego dużo? Dużo dlatego, bo zawekuję sobie to w słoiczki i powiem szczerze, że tak jak nieraz jak mam taki tryb pracy, to nawet jest ciężko zrobić obiad, a tak to buch ze słoika i mamy już dobre jedzonko. No i to przede wszystkim, tak jak mówię, no robię to, bo ja to jem, moja rodzina. No nieraz widzicie, może zrobimy jedną malutką porcyjkę i teraz nie wiadomo, czy to w ogóle ktoś to zje. No i dobra. Leczo. Będzie leczo. Więc czas zaczynać. Dlaczego w łoku? Powiem wam tak. Łok ma bardzo fajne, cienkie dno. Ma cienkie dno i powiem, że to szybko, o wiele szybciej się wszystko nam będzie robiło. Tak, widzimy tutaj. Może nawet za szybko. Poczekamy, nam się tutaj nasz smalec roztopi. W ogóle leczo to jest taką potrawą węgierską, słowacką, nawet niemiecką. No, oczywiście w każdym kraju jest troszeczkę inaczej. Oni inaczej adaptują inne przyprawy, może inny rodzaj, czy tam kiełbasy. No, nikt nie pomyślał o tym, może żeby tam na jakiejś szynce wędzonej boczku robić. I ten, ja po prostu nie miałem takiej kiełbasy, ja miałem taki właśnie przegląd do lodówki zrobiłem. Oczywiście to można zrobić tak, jak właśnie mówię, na bigosie, tak jak do bigosu generalnie rzecz biorąc. Ale ja uważam właśnie, że takie właśnie mieszaniny są całkiem niezłe. Także warto spróbować. Nasz tutaj smalec się roztapia coraz bardziej. Dobra. Podciągamy trochę temperaturę. I jedziemy. Podsmażamy ją na złoto. No, widać jak na łoku. Naprawdę całkowicie jest inaczej takie podsmażanie. Ktoś powie, no tak, ale czemu nie w kostkę, tylko w piórka? Powiem tak, cebula zostanie podana w długiej obróbce takiej termicznej, więc ona się praktycznie nam rozleci. A chodzi o to, żeby nie mieć taką pacie, tylko właśnie były tam właśnie wyczuwalne jakieś tam smaki, nie? No i warzywa przecież od tego zacznijmy, nie? Przekładamy teraz tą naszą cebulkę do garka. Tu będziemy wszystko nam dusić. Bardzo apetycznie tak właśnie taka podsmażona cebula. A teraz jeszcze dodam troszeczkę tłuszczu i tą naszą najpierw surową łopatkę podsmażę. Już teraz tutaj. I podsmażamy tą naszą łopatkę. Ale się nadymi.
możemy nawet podlać troszeczkę wody. A, będziemy doprawiać na samym końcu. Teraz nie ma co. Dobra. Pozdrowienia w ogóle dla wszystkich moich subskrybentów. Naprawdę cieszę się, że tutaj mnie oglądacie. No, rzadko ostatnio emituję, no ale naprawdę powiem wam, że cieszę się za wasze opinie. No te krytyczne i te nie. No, są tacy jakieś trolle, które powiem szczerze, uważają siebie za Boga, bo dokładnie tak to mniej więcej. Znaczy inaczej, jak ktoś może śledził kanał, to może wie, o co chodzi. No ale no, niestety tak to po prostu bywa. Włączam power funkcję. Teraz nam się szybciej wygotuje. I teraz dodam też naszych. O! Szynka, hap. One są lekko wędzone, powiem tak, i one są też już lekko przyprawione, czyli generalnie rzecz biorąc przy procesie peklowania, przyprawiania zawierają sól, także generalnie rzecz biorąc tej soli to wcale tak tam dużo nie damy. Ale o, widzicie. Dlaczego na dwóch garnkach, najpierw w woku? Bo potem będę też smażył pomidory, a nie chciałbym smażyć tej pulpy razem, bo to będzie trochę trwało. Jeżeli robimy to z gotowego koncentratu pomidorowego na przykład, no to po prostu robimy tak naprawdę wszystko w jednym garku, nie? A jeżeli robimy z osobnych pomidorów, ze świeżych pomidorów, no to generalnie rzecz biorąc, ja robię tak. Jak wy zrobicie, to już tylko i wyłącznie zależy od was. Dobra, mamy tu już nasze podsmażone mięsko i teraz tak, co robimy? To przekładam do tutaj do naszego tego garka. No już pół garka się zrobiło, mam nadzieję, że nie przemiarkowałem. Odstawiam go, włączam go na lekkie takie podgrzewanie. Tamtą cebulę z naszą kiełbaską wędliną. Słuchajcie, jak się woda gotuje. A, dobra, jeszcze pokażę. Tutaj. Dobra. Wrzucamy cukinię. Naszą. To nam troszeczkę upadnie. I naszą paprykę. Dobra. Mamy prawie pełen garnek. Ale to jeszcze jest nic. Będziemy to podlejemy lekko wodą. I zaraz będziemy parzyć. O, już nam się tutaj w woku gotuje. Dobra, woku wyłączamy. Wok przesuwam. Daję tu taką właśnie. O, tutaj tak, żeby było ładnie widać w kadrze. Sparzam pomidory. Aha, co jeszcze? Przykrywam te nasze warzywa. Niech one się lekko podduszą. I nasze pomidory sparzam. O. Tak, ładnie. Obieram skórkę. Skórka nam będzie łatwiej schodziła. Ja się sam sparzę pomidor. O, tu mam jeszcze jednego na boku, bo mi się nie zmieścił. Do celów filmowych go wrzucę tutaj. Dobra. Co jest jeszcze bardzo ważne, a można go przewrócić, usunę całe gniazdo nasienne, żeby nie było nam takich twardych, nie? O, teraz one się nam tutaj ładnie sparzą, a tam nasze warzywa dochodzą. Mam już pomidory okrojone, pokrojone, obrane ze skórki, ale przypomniałem sobie jeszcze, przecież mam ostrą papryczkę, która jedna na taki duży garnek powinna w zupełności wystarczyć. No i przecież brakuje jakiegoś jeszcze aromatu. Mówię, mam swojski sprzed roku, widzicie, denko jeszcze wklęsłe, koncentrat pomidorowy z pomidorów od mojej szwagierki. Pozdrowienia dla mojej szwagierki. Będę musiał się uśmiechnąć do niej w tym roku po pomidory. Naprawdę rewelacja. Swojskie pomidory to po prostu z pola to jest ten. Uwaga! Otwieram. Zapach. Ok, wlewam to już do tego naszego leczo.
Niech tam się nam już lekko dusi. Jeszcze moment, chwila, tylko przemieszam. Dobra. Niech się nam to dusi. A teraz odpalamy nasze pomidory i je smażymy. Powiem wam tak, co do pomidorów. Pomidory, nie pamiętam, mają jakiś taki enzym, no ale dobra, nie będę tutaj ich teraz szukał, tylko to zapamiętałem. Generalnie rzecz biorąc, ma bardzo zbawienne działanie na organizm ludzki. I mało tego, pomidory podane o obróbce cieplnej mają go, zwiększa się jego przyswajalność 10-krotnie, ma silne działanie antyrakowe i tam całą resztę, nie wiem, jeszcze co nie, i co jeszcze, w każdym bądź razie dużo może. Także pomidory podane o obróbce cieplnej są po prostu lepsze. Dobra, no to niech się nam tu smażą, jakieś 5-10 minut. I zaraz je dodamy do naszego lecza. Jak widzicie, tu już trochę chwilę minęło, może 20 minut, może, nie wiem, 15. Musiałem dokroić kabaczka, bo mi trochę upadło, bo kurde, mało, nie? Bo wiecie, no, nie sposób nakroić tyle, żeby potem mi z garka wylatywało. Lepiej, żeby tak zrobić, żeby było akurat tak, jak powinno być. No i tak, jeszcze tam upadli nam gdzieś jeszcze troszeczkę. Powiem tak, pomidory już się lekko usmażyły, ja nich nie będę blendował. Ja po prostu wyłączam. One się już rozlecą. O, tak. Całe smaki, które były w tamtym właśnie mięso i ten, przeszło nam do pomidorów. I teraz tylko ładnie wymieszać. I niech nam się to dusi. I potem na końcu tylko przyprawimy. No, mówię, generalnie rzecz biorąc, możemy zrobić to na przykład tak jak mówię, z koncentratem pomidorowym. Mamy o połowę mniej roboty, nie? Ale powiem wam, że jednak się przekonałem, że jednak co kurde, jednak swojskie produkty to swojskie. I wtedy jedzenie tamte się po prostu nie umywa, nie? Dobra. Czekamy jakieś pół godziny, co najmniej. Dobra. Mamy już tutaj nasze leczo. No, jest zawiesiste. Najpierw trzeba sprawdzić słoność. Spróbujemy słoność naszego leczo. Tutaj o. Lekko pikantne. Teraz spróbuję dzisiejsze rzeczy. Czy te gęste jest twarde, czy miękkie. Ale też ja i tak je zaraz złożę do słoików, będę pasteryzował. Mięciutkie. Teraz tak, dodaję pieprzu. Wcale nie jest słone. Jest wyczuwalna taka minimalna ilość. Tu z pół łyżki soli. Co jeszcze bym dodał? Ja obiecnić laurowy. To by tak mi naszło przez w tej chwili. I powiem wam, czego brakuje mi? Czosnku. Tak. Tutaj czosnek. I powiem wam coś, co odkryłem bardzo późno. Czosnek niedźwiedzi. Powiem wam tak. Fenomenalny aromat czosnku. Jest po prostu do kurczaka albo do jakichś innych. Po prostu, no, nie ma nic lepszego, nie? Dobra. Wymieszajmy to. Niech to troszeczkę poleży i będzie się działo. Oj, będzie się działo. Jeszcze niech troszeczkę z 5 minut poleży. Minęło może z 10 minut. Jeszcze raz czas na finalne przygotowanie, finalne posmakowanie. Tutaj zobaczymy trochę mięska. Mięsko, kiełbaska. Powiem wam tak. Pachnie zaje. Dobra, kiełbaska, te szynki. Dobra. Mięso. Gorąca.
Powiem wam tak. Petarda. Tak jak mówię, niewiele soli naprawdę, bo te szynki, ten schab, ten właśnie wędliny, które były, one są wystarczające. Oczywiście każdy może zrobić to na kiełbasie, no doprawić do ten, ale powiem tak, to jest to, co lubię, nie? Przypuszczam, że jeszcze jak to zapasteryzuję, to jak to przejdzie, to będzie jeszcze lepsze. Polecam. Smacznego. Trzymajcie się. Hej.